Cześć wszystkim, jak się macie, z tej strony Żoraw.pl, a to jest pierwszy odcinek z deków po wyjściu dodatku Rycerze Mroźnego Tronu. I w dzisiejszym odcinku przedstawię wam dek, który jest zmodyfikowaną wersją deku dostępnego do zbudowania w taliach przygotowanych przez Blizzard. Mowa o deku Ogień i Lód, który jest dekiem dla Maga, dekiem dla Jainy, z użyciem karty legendarnej Jaina Pani Mrozu. Ale dokonałem w niej pewnych drobnych modyfikacji, z którymi mi się osobiście gra lepiej. Więc tak. Dek głównie oparty jest na elementalach, czyli na żywiołakach, po to, żeby włączać synergię między nimi i po to, że jak mamy żywiołaki na stole i mamy już zagraną Jainę Panią Mrozu, no to one mają lifesteala i nas leczą. Ale często gęsto da się wygrywać tym deckiem nawet bez dojścia do momentu, w którym ta karta nam wejdzie na rękę i będziemy mogli ją zagrać. Jak widzicie, mam 12 zwycięstw, 2 przegrane, 86% win ratio. Do 15 rangi sobie dobiłem tym deckiem na spokojnie, w większości przypadków wygrywając. Co my tu mamy? Mamy bełkoczącą księgę, mamy lodowcowy odłamek, który się fajnie kombi z roztrzaskaniem oraz z upiorem mrozu. Roztrzaskanie niszczy zamrożonego stronnika, a upiór mrozu daje na okrzyku bojowym, dobiera nam kartę, jeżeli ktoś jest ktoś jest zamrożony, czyli lodowcowy odłamek oraz pocisk lodu dają nam właśnie mrożenie, które oraz zamieć dają nam mrożenie, które możemy wykorzystać z roztrzaskaniem oraz z upiorem mrozu. Mamy świetlika, który głównie służy jako wczesnoturowy drop i trigger dla mocniejszych żywiołaków, czyli takich na przykład jak bryzgacz oparów, czy sługa Kalimosa, czy pożogowiec. To są takie trzy ważne żywiołaki, które są triggerowane między innymi przez to, że zagramy sobie wcześniej, które wcześniej świetlika, dajmy na to. No. Co my tu mamy? Mamy pocisk lodu jako removal, mamy pierwotny glif, z którego wyciągamy fajne zaklęcia zazwyczaj. Mamy połyskujący orkan, który na agonii daje nam kolejne zaklęcia, jest żywiołakiem. Mamy roztrzaskanie do niszczenia dużych stronników, z którymi nie możemy sobie poradzić inaczej. Mamy tajemny intelekt, który dobiera nam karty. Mamy upiora mrozu, który jest 3x4, dobiera nam karty. Jak przeciwnik jest zamrożony, co wcale dosyć łatwo jest zrobić. Bryzgacza oparów, który jest mocnym stronnikiem z drobnym removalem, żywiołak wody, który zamraża, więc się kombi z innymi tymi kartami powiązanymi z zamrażaniem i do tego później może nas leczyć. Sługa Kalimosa, który nam wyciąga inne żywiołaki, na przykład Pyrosa, którego ja nie mam, a który w wersji normalnej tego deku jest tu wrzucony, ale ja Pyrosa nie miałem, więc sobie wrzuciłem coś innego. Mamy zamieć do masowego jako removal albo zamrażanie kreatur. Mam portal Krainy Ognia. Fajny, mocniejszy removalik daje nam stwora na stół. Pożogowca, który striggerowany zadaje 5 punktów obrażeń. No i Jainę Panią Mrozu. Ogólnie tym deckiem gra się tak, że głównie próbujemy... Trzeba mądrze tradeować tymi stronnikami, no bo zagrywamy tych stronników w miarę mądrze, wykorzystujemy to mrożenie z tego lodowcowego odłamka, więc tego raczej w pierwszej turze tak średnio warto grać, raczej nie. No chyba, że grałem przeciwko agrodekom, no to można ewentualnie grać, ale raczej się lodowcowego odłamka nie gra zbyt wcześnie. Z pierwotnego glifu mamy nadzieję, że wyciągniemy coś, co nam po danym momencie pomoże albo strajdować stół, albo nie wiem, nałożyć nam ice blocka albo coś takiego. No, pociski lodu służą do jakiegoś tam zamrażania przeciwnika, dobrze, żeby to wykorzystać jeszcze z upiorem mrozu albo z roztrzaskaniem ewentualnie. Połyskujący orkan można to mieć wcześniej wystawić, bo on daje nam po prostu spele. Bełkocząca księga nam daje też spele, których tutaj za dużo w tym deku nie ma. Bryzgacz oparów, warto go striggerować, żeby dostać gejzer płomieni. Ze sługę Kalimosa też warto grać striggerowanego, żeby wyciągać sobie kolejne żywiołaki do ręki.
Pożogowca tak samo, bo on często służy też jako finisher albo na jakiś removal na mocniejsze kreatury, no i sam jest 6-6. No i Jaina Pani Mrozu. I zwykle próbujemy albo wytrzymać do momentu, kiedy zagramy Jaina i wtedy ta sytuacja na stole mocno zmienia się na naszą korzyść. Albo nawet zwykle często gęsto mądrze tradując i używając kart jakichś tam removali wylosowanych z kart dających spele, no to możemy wytradować sobie stół i zdobyć przewagę na stole jeszcze przed zagraniem Jainy. I zwykle najczęściej wygrywałem właśnie, często wygrywałem w momencie, kiedy zagrałem Jainę, bo jest to dosyć mocna karta i w tym deku jest bardzo potrzebna, a z drugiej strony wygrywałem też często i bez jej udziału. Czy to jakieś zamienniki? No tak, w deku nie było bełkoczącej, jak ktoś nie ma Karazanu i nie ma bełkoczącej księgi, no to moim zdaniem sporo traci, ale może sobie wsadzić cokolwiek, może sobie tutaj wsadzić arkanolożkę ewentualnie i wtedy jakieś sekrety do tego dorzucić, ale to trochę trzeba było przebudować dek. Ja bym tu wrzucił, znaczy normalnie to był tutaj wrzucony, zaraz wam powiem, Żmija Many ewentualnie można wrzucić, chociaż niekoniecznie ja bym to wrzucał, ja bym wrzucił na przykład za... Gdzie był ten stronnik? Gdzieś chodzący, chyba go nie mam. Tak, chyba go nie mam. Jest taki stronnik. O, lodowy wędrowiec. O, tego można sobie. Lodowy wędrowiec. Jego można wrzucić za bełkoczącą książkę. Ja też był w tym deku, ale ja go wyrzuciłem, bo jednak wolałem bełkoczącą książkę, bo ona daje jednak spele, a ten tylko zamraża, sprawia, że nasza moc specjalna dodatkowo zamraża cel, co się tam kombi z niektórymi kartami, więc ewentualnie można tego użyć, ale ja wolałem księgę, ale jakby ktoś chciał, no to może właśnie księgę użyć, może użyć arkanolożkę, to też trzeba jakieś sekrety grać, Żmija Many może za to wrzucić, za bełkoczącą księgę, albo ewentualnie na przykład zionięcie Swindragozy, bo zamraża, więc... Cokolwiek można za bełkoczącą księgę można wsadzić. Świetliki są ważne, lodowcowy odłamek jest ważny. No pierwotny glif moim zdaniem musi być, pociski lodu muszą być. Połyskujący orkan, no można ewentualnie wyrzucić za to miejsce, na przykład wsadzić Pyrosa jednego, jak ktoś ma za jeden połyskujący orkan, albo za roztrzaskanie na przykład jedno można Pyrosa wsadzić. Jeżeli wywalamy roztrzaskanie, no to też raczej lodowcowego odłamka wtedy. No myślę, że tak trzeba przemyśleć, że to czy te karty raczej się ze sobą łączą. Tajemny intelekt, no przydaje się, nie powiem, nie raz, nie dwa się przydaje. Upiór mrozu fajnie tutaj działa w tym deku. No bryzgacz oparów moim zdaniem musi być razem ze świetlikami, bo to core tego deku. Żywiołak wody raczej też musi być. Ksługa Kalimosa no koniecznie musi być. Zamieć. No można Flame Strike'a na przykład rzucić za jedną zamieć i wtedy mieć mocniejszy removal, ale zamieć bardziej się kombi z upiorem mrozu i z roztrzaskaniem, więc zamieć moim zdaniem wystarcza. Portal Krainy Ognia można wrzucić Fireballa, chociaż, bo jest tańszy, no jakiś inny removal można tu wrzucić. Za pożogowca no to musi być. No i Jaina Pani Mrozu, jeżeli nie mamy Jainy, możemy grać, nie wiem, Syndragosę. Możemy grać Lich Kinga, możemy grać jakiś, nie wiem, Alekstradę, to tak średnio przydatna. Możemy po prostu grać jakąś mocną legendę, która się przydaje i Serę, jeżeli nie mamy, chociaż akurat moim zdaniem no, jednak dużo ten deck traci, jeżeli nie ma tej Jainy Pani Mrozu, mimo wszystko. I to jest deck, którym doszedłem do 15 rangi, jak mówicie, wygrałem 12 gier, 2 przegrałem i to nawet nie wiem, czy to był Jade Druid, czy to było coś innego. Przeciwko agrodekom, no wiadomo, słabsze matchupy ma z agrodekami, bo nie zawsze mamy wczesnoturowe dropy i removale, żeby przed tym agrodekiem się obronić. I mamy też słabsze matchupy z Jade Druidem, ale często gęsto z Jade Druidem, jak chyba z jeden raz to przegrałem, to do fatygi doszliśmy aż. I przegrałem już na końcu, bo nie miałem czym się pozbywać tych nefrytowych idoli. Dlatego można ewentualnie za którąś z tych kart nie będących korem deku, jak gramy przeciwko dużej ilości Jade Druida, to możemy wrzucić sobie to widmo Skulking Geist, nie wiem, na polskie jakieś tam
jakieś tam widmo, przyczajone widmo chyba, to jest 4 na 6 i usuwa karty, spele z obu wszystkich talii i z rąk, które kosztują 1, więc tam usuwa JD Dola, ziemne łuski i te sprawy, więc osłabia na pewno. Jak gramy na dużo magów z sekretami, no to możemy pożeracza sekretów wrzucić na przykład zamiast, nie wiem, roztrzaskania albo zamiast połyskującego orkana przykładowo. Jak gramy na dużej ilości Pirate Warriorów, to możemy wrzucić kraba, możemy wrzucić do tego deku szlam na bronie na przykład za jakieś tam, więc można trochę tu kart popodmieniać zależnie od aktualnych matchupów, jakie nam się trafiają, ale ogólnie cały czas gram tym deckiem i w większości wygrywam, więc jest ok. Przejdziemy sobie do pojedynku. Mam niezły win streak teraz, jestem na 15 randze, 2 gwiazdki. Może to nie jest zbyt wielka ranga, ale chcę wam pokazać, jak się tym deckiem gra. Mam nadzieję, że uda mi się wygrać. Mulliganik. O, Buldan pewnie kontrola, więc można założyć, że albo Zoolog. Chociaż Zoolog był we wczesnym mecie, teraz bardziej chyba ten kontrolny. Więc mamy bełkoczącą księgę zamieć pierwotny glif. Mogę sobie zamieć, wywalić. Bełkoczącą księgę tajemny intelekt sobie zostawimy. Bo będziemy mieli spele. No mamy bryzgacza oparów, więc nie jest źle. Mamy coina, więc też nie jest źle. Dobra, mamy tak. No to mamy tutaj bełkoczącą księgę i na razie pozostaliśmy. Tajemna eksplozja, no może się przydać. Najgorzej, jak bełkocząca księga wyciąga na przykład skutę lodem tajemnicę kosztujące 8 many, które są bezużyteczne, bo nie mamy w tym deku raczej, chyba że dostaniemy z pierwotnego glifu. Dobra, zagramy sobie pierwotny glif. Kontr zaklęcie, lustrzane odbicie. Dobra, kontr zaklęcie sobie weźmiemy. Może się przydać. Handlock. Myślę, że to handlock w takim razie. Skoro to jest handlock, to zrobimy tak. To zrobimy tak i zabierzemy sobie karty. Bo tak. No to podejrzewam, że to handlock, skoro tak kisi karty na ręce, mamy handlocka, więc możemy się spodziewać jakichś tam górskich olbrzymów, smokowców. Czemu mnie wzywasz? No i teraz, co my tu zrobimy? Dobra, nie mamy bryzgacza oparu, więc zrobimy tak. Dobra, bryzgacz oparu wejdzie. Myślałem, że to górski olbrzym. Dobra, no to mamy tak. Pełzający w smole, lodowcowy odłamek. Może tego użyjemy. Myślę, że zrobimy tak, z roztrzaskaniem tego górskiego olbrzyma zużyjemy dwie karty, ale to może się udać. Czasami właśnie dlatego się przydaje ten lodowy wędrowiec, można go grać za coś, ewentualnie za książkę, jak ktoś nie ma. Kąt zaklęcie, no i co, zaatakujesz mnie, czy zaatakujesz... stronnika. Ciskam i damage. No dobrze. To teraz zrobimy tak, dobra, możemy... W sumie chyba możemy zrobić tak. I roztrzaskanie. Dobra. Zrobimy tak.
proszę. Portal Krainy Ognia, ale możemy sobie w sumie pożogowca użyć. Dobra, pożogowiec striggerowany może być. Wypaczona odchłań. Wypaczona odchłań, dobra, no to jedziemy w ten bok. No i zagramy sobie to w takim razie. Dostaniemy jakiś spell. Super. No to na Królu Liszu znowu roztrzaskanie użyjemy. A i teraz... Dobra, zrobimy tak. Stoisz przed Jaraxusem. Lord Jaraxus. No to, to jest ciekawe zagranie. Ewentualnie wygrałem w następnej rundzie, jeśli zagram portal Krainy Ognia prosto w twarz. Jak by cię tu zniszczyć? No proszę. Czy ja mam tu lital? Tak, mam lital. I portal Krainy Ognia. I jeszcze Bolvar. Fireblood, Ogniokwist. Tutaj widzicie, to jest ten deczek. Mamy dzięki temu serię zwycięstw. Dwie gwiazdki od razu, mam 13 zwycięstwo. Jak widzicie, tak wygląda granie tym deczkiem. Myślę, że jest spoko, myślę, że jest przyjemne. Myślę, że też jak się spodobało, to jeszcze pewnie jeden odcinek nagram z giereczek tym deckiem i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!